Zapraszamy na spotkanie z panem profesorem Jakubem Fichną, kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dzisiaj poruszy tematykę żywności funkcjonalnej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mówiąc o żywności funkcjonalnej, myślę, że warto cofnąć się w czasie, ale również na mapie geograficznej naszego świata. Koncepcja żywności funkcjonalnej powstała na Dalekim Wschodzie i tam jedzenie traktowano bardzo podobnie jak leki. W kulturach Zachodu oczywiście żywność funkcjonalna też istnieje, ale niekoniecznie pod takim pojęciem. Na pewno Państwo znacie takie wyroby, takie potrawy jak kiszoną kapustę, liść mięty pieprzowej, czy bazylię, czy żurawinę. To są typowe potrawy, które możemy zaliczyć do obszaru żywności funkcjonalnej. Ale nie tylko potrawy, również przyprawy, takie jak czosnek czy cynamon, którego na pewno mamy tutaj wielu zwolenników, to również żywność funkcjonalna. W kulturach Dalekiego Wschodu rozwinęło się pojęcie tak zwanej tradycyjnej chińskiej medycyny. Tradycyjna chińska medycyna łączyła wytwory, można powiedzieć, takiej tradycyjnej farmacji, ale również diety i tego, co możemy dostarczyć z pożywieniem. Jedynym krajem, gdzie możemy obserwować najwyższe zainteresowanie, ale również najbardziej zaawansowany rozwój obszaru żywności funkcjonalnej, to Japonia. Tam żywność funkcjonalna ma status prawny, powstały pewne określone uregulowania i Japończycy jako pierwsi zdefiniowali, czym jest żywność funkcjonalna. Chodzi o żywność, która ma określoną przydatność zdrowotną. Te uregulowania datują się na XX wiek, na lata 90. XX wieku. Pierwszym produktem funkcjonalnym, który zaistniał właśnie tam w Japonii, był ryż, który miał właściwości hipoalergiczne. Sytuacja w Europie jest troszkę gorsza, jeśli chodzi o żywność funkcjonalną. Mamy tutaj zdecydowanie mniej uregulowań prawnych i jednocześnie ten rynek jest wciąż jeszcze mniej zaawansowany. Pierwsze programy i takie pierwsze zainteresowanie żywnością funkcjonalną w Europie pojawiło się również w latach 90., ale dopiero w 1996 roku, kiedy Unia Europejska podjęła działania w kierunku uznania żywności funkcjonalnej za taką, którą możemy wprowadzać na rynek i dostarczać konsumentom. To, co jest ważne, Unia Europejska również nakreśliła czy stworzyła definicję żywności funkcjonalnej, troszkę inną niż ta, która istnieje i która funkcjonuje w Japonii. Za żywność funkcjonalną należy uznać taką żywność, która przypomina postacią żywność konwencjonalną. Czyli żywność funkcjonalna to nie są tabletki, to nie są kapsułki. Jednocześnie żywność funkcjonalna ma mieć udowodniony wpływ na zdrowie czy na proces chorobowy człowieka. Jednocześnie żywność funkcjonalna powinna oddziaływać korzystnie na zdrowie człowieka w ilości, którą oczekuje się normalnie w diecie. To nie mogą być ilości, które będą wręcz trudne do zjedzenia. Natomiast jednocześnie to działanie korzystne na zdrowie człowieka powinno zostać udowodnione naukowo. Czyli to działanie powinno być poparte wynikami rzetelnych badań naukowych. W jaki sposób możemy uzyskać żywność funkcjonalną? Oczywiście możemy wykorzystać wtedy surowce do produkcji żywności, które pochodzą ze specjalnych, określonych upraw. Oczywiście wtedy ważne jest, żeby w tych produktach zawartość pewnych aktywnych biologicznie składników była jak najwyższa, czy skład jakościowy był określony i oczekiwany. Natomiast możemy również otrzymać produkty z obszaru żywności funkcjonalnej na zasadzie modyfikacji technologicznych. Chodzi tutaj o wzbogacenie żywności, w której normalnie nie ma pewnych składników, właśnie o te składniki, zestawienie surowców, które potem tworzą daną potrawę, dany produkt dietetyczny, czy ewentualnie zwiększenie dostępności, biodostępności wręcz tych składników odżywczych. Chodzi o to, żeby wyeliminować pewne substancje, pewne związki, które można powiedzieć przeszkadzają w odpowiednim przyswojeniu tych składników. Oczywiście mówimy tu również o produktach, które zawierają na przykład mniej soli, mniej cholesterolu, czy tego typu składników.
Jeśli chodzi o rynek, tak jak wspomniałem wcześniej, w Japonii jest on niezwykle zaawansowany. Spójrzmy na te wykresy. 30% żywności sprzedawanej w Japonii to żywność funkcjonalna. Rynek światowy jest równie obiecujący. Na slajdzie mamy tutaj prognozę z 2015 roku na rok 2020. Przedstawiano wtedy kwotę 162 miliardów euro. Proszę pomyśleć, jak to jest olbrzymia kwota. Natomiast realne dane z 2020 roku, zmierzona sprzedaż, to 225 miliardów. Proszę spojrzeć, 60 miliardów więcej. Rynki, które mają bardzo wysoki potencjał, to wciąż oczywiście Japonia, ale do tego Chiny, Indonezja, Indie, Arabia Saudyjska, ale również Europa i Stany Zjednoczone. Przykłady żywności funkcjonalnej, chociażby w chorobach układu krążenia. Oczywiście mamy tutaj profilaktykę chorób miażdżycowych, chociażby zmniejszenie poziomu cholesterolu w produktach, które będą potem dostarczane pacjentom, czy tak zwanych niezdrowych tłuszczów, tych tłuszczów nasyconych, tłuszczów głównie zwierzęcych. Oczywiście możemy przy okazji zwiększyć poziom chociażby antyoksydantów czy witamin o działaniu antyoksydacyjnym w takich produktach. Możemy wtedy uzyskać produkty obniżonej ilości i zawartości cholesterolu, żywność niskoenergetyczną, żywność wzbogaconą chociażby o kwasy omega-3 czy antyoksydanty, czy o obniżonej zawartości sodu. Kolejne wskazanie to żywność w chorobach nowotworowych, a nawet żywność, która może mieć działanie profilaktyczne. I tutaj znowu pojawiają się chociażby wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3 i oczywiście omega-3 w relacji do omega-6, ale również takie produkty, które zawierają chociażby więcej błonnika pokarmowego, czy znowu antyoksydanty. Kolejne wskazanie to żywność funkcjonalna wysokobłonnikowa. Oczywiście żywność taka może być stosowana w przypadku wielu patologii, wielu chorób. Jak wiemy, działalność błonnika polega przede wszystkim na zwiększeniu perystaltyki jelit, więc chociażby choroby zaparciowe, ale również obecność błonnika powoduje, że rozwija się korzystny dla człowieka, korzystny dla gospodarza, tak zwany mikrobiom, czyli bakterie i inne organizmy, które zasiedlają nasze jelita. Jeśli chodzi o żywność probiotyczną, o której coraz więcej się mówi, to oczywiście żywność, która może uregulować pracę przewodu pokarmowego, ale również coraz więcej się mówi o immunomodulacyjnym wpływie takiej żywności. Pamiętajmy, że mikrobiom, czyli bakterie i inne organizmy zasiedlające jelita, mogą mieć wpływ na to, jak działa nasz układ odpornościowy. Jest to niesłychanie ważne, szczególnie w ostatnich czasach, kiedy jesteśmy trapieni pandemiami. Jako przykład z mojego obszaru badawczego chciałbym pokazać produkty, które możemy zastosować w leczeniu IBS. Jest to zespół jelita nadwrażliwego. Objawy tej choroby, tego zespołu są zdecydowanie nieprzyjemne. Mówimy tutaj chociażby o bólu brzucha, który właściwie pojawia się znikąd. Możemy mówić o wzdęciach, możemy mówić o biegunkach, o zaparciach, w zależności od tego, jaka to jest postać choroby, ale również o tym, jak ta choroba wpływa na jakość życia pacjenta. Zazwyczaj jest to zdecydowane obniżenie jakości życia. Ten pacjent nie za bardzo chce uczestniczyć w życiu socjalnym, w życiu społecznym, nie bardzo może chodzić do pracy, bardzo często jest przykuty do łóżka czy do swojego mieszkania. Z produktów, które w tej chwili można zalecić pacjentom z zespołem jelita nadwrażliwego, są chociażby napoje typu jogurtowego, czy żywność zawierająca żywe kultury bakterii. Tutaj te, które są przedstawione, to oczywiście nie jest żadna reklama, to jest tylko pokazanie przykładowych produktów. Wszelkie jogurty z tymi bakteriami mogą pomóc pacjentom. Kolejna grupa to produkty mleczne chociażby, które zawierają błonnik rozpuszczalny pochodzący z babki. Kolejne to mogą być troszkę egzotyczne dla nas, choć oczywiście coraz częściej pojawiające się w naszych warunkach, w naszych sklepach, ale również w naszych domach, produkty przejęte z tradycyjnej chińskiej medycyny i z obszarów Azji Południowo-Wschodniej. Mówię tutaj chociażby o kombuczy. To jest napój herbaciany, który
tworzy się poprzez fermentację. Tam mamy dodatek cukru, mamy dodatek miodu, być może jeszcze inne substancje smakowe i prozdrowotne, które można wprowadzić. Natomiast jest to napój, który zawiera witaminy z grupy B, zawiera liczne enzymy, probiotyki, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które korzystnie wpływają na jelita i pracę jelit. Jakie są wskazania w kombuczy? To chociażby tak zwany detoks, to chociażby bóle stawów, to chociażby wzmocnienie układu odpornościowego, czyli to działania immunomodulacyjne, o którym już wspominałem, i prewencja choroby nowotworowej. Jeśli chciałbym podsumować tutaj ten wykład, to jest oczywiście jeszcze sporo pytań, na które musimy odpowiedzieć i one dotyczą zarówno żywności funkcjonalnej, jak i chorób czy stanu zdrowia, na które ta żywność funkcjonalna ma działać. Chociażby co leży u podstaw choroby, co wywołuje chorobę i w takim razie co jest celem terapeutycznym dla żywności funkcjonalnej. Jednocześnie co może nasilać, co może łagodzić objawy tej choroby. Ale również bardzo ważne kwestie pozostają po stronie naukowej. W jaki sposób udowodnić, że żywność funkcjonalna w tej ilości, która jest przyjmowana codziennie, co tydzień, co miesiąc, faktycznie pomoże pacjentowi. Do tego są problemy jeszcze technologiczne, czy na przykład żywność funkcjonalna jest smaczna, czy ma odpowiednią teksturę. No chyba nie chcielibyśmy jeść niektórych produktów, które są zdrowe. To troszkę jak z tymi jakimiś syropkami, które przyjmowaliśmy w dzieciństwie, które były niby zdrowe, a nie smaczne. My żywności funkcjonalnej niesmacznej na pewno nie będziemy chętnie jeść. No i oczywiście, czy jest dobrej jakości, jakie są produkty, które wchodzą w skład tej żywności funkcjonalnej. A na koniec podam jeszcze ciekawostkę. Bardzo teraz modną ścieżką, jeśli chodzi o projektowanie żywności funkcjonalnej, to nasze dobre samopoczucie. Więc życzę Państwu tego dobrego samopoczucia w tych trudnych czasach i jednocześnie zachęcam do zainteresowania się tematem żywności funkcjonalnej, ponieważ będzie to żywność przyszłości. Dziękuję bardzo. Wykład ten skłonił mnie do paru refleksji i zastanawiałam się nad paroma aspektami, które wydaje mi się, że są istotne. Przede wszystkim pierwsze z pytań, które chciałabym zadać, jest jak w innych państwach, oprócz krajów Azji, bo tutaj podkreślałeś w szczególności Japonii, wygląda kwestia rynku żywności funkcjonalnej. Muszę powiedzieć, że rynek żywności funkcjonalnej jest w tej chwili naprawdę bardzo mocno rozwijającym się rynkiem. To są olbrzymie pieniądze, zresztą tak jak pokazywałem na wykładzie. I jednocześnie nie tylko Japonia i nie tylko Azja w tej chwili są zainteresowane. Konsumenci nie tylko w tych krajach są zainteresowani tymi produktami. Ameryka Północna to jest olbrzymi obszar, olbrzymi rynek, ale również Europa. Jeszcze ta nowinka, ta żywność funkcjonalna dociera dopiero do Polski. W Polsce to jest absolutna nowość, natomiast Europa już jest zdecydowanie zainteresowana. Półki, nie powiem, że uginają się, ale już są pełne tych produktów. A jak to wygląda pod kątem regulacji prawnych? Bo wiemy, że w Europie wciąż ten status nie jest uregulowany tak, jak właśnie ma to miejsce w Japonii. Tak, dokładnie. Japonia jest zdecydowanie prekursorem, jeśli chodzi o zarówno zainteresowanie konsumentów, jak i regulacje prawne. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia już też działają w tym kierunku. Tam powstają specjalne instytuty, które zajmują się promowaniem tej żywności, ale również regulacjami prawnymi. Natomiast u nas w Polsce cały czas sytuacja jest dość skomplikowana. Cały czas nasi ustawodawcy nie uwzględnili niestety pojęcia żywność funkcjonalna w naszych przepisach, które dotyczą produkowania żywności. Cały czas producenci żywności nie mogą umieszczać napisu żywność funkcjonalna na opakowaniach. Natomiast mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni właśnie ze względu na to olbrzymie zainteresowanie konsumentów. Mhm. A czy polskie społeczeństwo, generalnie Polacy jako w przyszłości pacjenci i konsumenci są przygotowani na taką żywność funkcjonalną? Czy w ogóle wiedzą, czym ona jest? Tak, oczywiście. Mamy grupy pacjentów, którzy są niesamowicie zainteresowani tym, co jedzą, można tak właściwie powiedzieć. Chociażby pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Oni są otwarci na wszelkie nowinki, czytają literaturę zagraniczną, doskonale znają języki i nie boją się takich nowinek. Więc tak jak wcześniej, jeszcze niedawno, kilka lat temu, żywność eko, żywność bio była w obszarze ich zainteresowań, ale również takie nowinki trafiające właśnie z Zachodu czy z Azji. Tak teraz oni są zainteresowani, żeby dobrze jeść, żeby nie pogarszać tej swojej choroby, żeby łagodzić objawy tej swojej choroby. Chcą współpracować też z lekarzami i z dietetykami, co jest naprawdę niebywałe. Ale nie tylko ta grupa pacjentów. Coraz więcej jest osób, które są zainteresowane. Również te osoby, które nie są chore, które nie należą do żadnej grupy pacjentów, tylko po prostu chcą zdrowo i dobrze żyć. Nadmieniłeś tutaj o dietetykach, tak? Czyli specjalistach, którzy zajmują się profesjonalnie żywieniem pacjentów.
klientów? Jak to wygląda z ich aspektu? Czy oni są przekonani do wprowadzenia takiej żywności? Tak, oczywiście. W tej chwili mam całkiem duże kontakty i sporo rozmów prowadzę z dietetykami, ale również z przedstawicielami firm, czy z przedstawicielami właśnie grup pacjentów. Jeśli chodzi o dietetyków, oni jak najbardziej są zainteresowani, są również bardzo zainteresowani, żeby tworzyć produkty z obszaru żywności funkcjonalnej. Więc myślę, że naprawdę wiele grup w naszym kraju jest zainteresowanych tym, żeby żywność funkcjonalna wreszcie zaistniała w naszym życiu. No dobrze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ważnym również aspektem są finanse. Jak to by wyglądało pod tym kątem? Czy na przykład producenci żywności są przygotowani na poniesienie tych kosztów, aby wprowadzić taki produkt na rynek? Wiemy, że musi być on dobrze przebadany, bo wiadomo, pod kątem badań naukowych. Tak, oczywiście. Na razie nie mamy jeszcze programów, które są skierowane, programów naukowych, programów wspierających badania naukowe nad taką żywnością. To już się dzieje w Europie, więc oczywiście ośrodki polskie mogą wciąż dołączyć do najlepszych grup, które prowadzą tego typu badania, właśnie w jakiejś kooperacji, we współpracy międzynarodowej. U nas te programy raczkują, mam nadzieję, że niedługo zostaną ogłoszone, mam nadzieję, że ta koncentracja, to zainteresowanie również instytucji finansujących badania żywności funkcjonalnej będzie coraz większa, coraz silniejsza. Natomiast paradoksalnie można produkty żywności funkcjonalnej wyprodukować prawie w cenie, czy praktycznie w kosztach, po kosztach żywności tradycyjnej. Oczywiście pewne koszty muszą zostać poniesione, więc one muszą potem zostać przeniesione czy na producenta, czy na konsumenta. Oczywiście koszty mogą być troszeczkę wyższe niż żywności tradycyjnej, ale pamiętajmy też, że w obecnych czasach to nie koszty wyprodukowania, ale koszty promocji. Paradoksalnie czyli są tutaj największe. Ten aspekt wydaje się tak, jak ważniejszy. Najbardziej. Czyli właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć z tą promocją, z tą informacją do pacjentów, do zainteresowanych, do potencjalnych konsumentów. I myślę, że w tej chwili największa obawa ze strony producentów to właśnie o te koszty. Gdybyśmy chcieli podsumować naszą rozmowę, dlaczego warto zwrócić uwagę na żywność funkcjonalną z aspektu pacjenta, ale również specjalisty czy też przedsiębiorcy? Żywność funkcjonalna, myślę, jest kolejnym krokiem, który może doprowadzić pacjentów czy nas, konsumentów, do po prostu dobrego zdrowia. Pamiętajmy, że zwykłe leki są potrzebne, ale jednak coraz więcej wiemy o tym, że dieta, suplementy, pewne środki, które są dodatkowo jakby dodawane czy stosowane w terapiach, które wspomagają terapię, są niezwykle ważne dla zdrowia pacjenta. I pamiętajmy, żywność funkcjonalna oparta jest najczęściej na naturalnych produktach. To nie jest produkt chemiczny. Wiadomo, leki muszą być wytworami przemysłu farmaceutycznego, przemysłu, można powiedzieć, chemicznego. Natomiast tutaj w większości przypadków mamy do czynienia z tymi zdrowymi, naturalnymi, właściwie znanymi człowiekowi od dawna preparatami, produktami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeżeli jeszcze ta tematyka jest Wam obca, to oczywiście zachęcamy Was do poszerzania swojej wiedzy, do czytania literatury na temat żywności funkcjonalnej, bo jest to całkiem nowy, innowacyjny obszar warty poznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.